Mieszkał w lesie Jerzyk Mały, co spał w domu dzionek cały. Nic nie robił, leniu chował, tylko igły swe szczotkował. Witam uczniów szkoły imienia Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. W ramach akcji Zaczytajmy się w Kotanie chciałbym Wam przeczytać bajkę pod tytułem Niegrzeczny Jerzyk. Mieszkał w lesie Jerzyk Mały, co spał w domu dzionek cały. Nic nie robił, leniu chował, tylko igły swe szczotkował. Odwiedziła go wiewiórka, jeża dobra przyjaciółka. Zawsze rady mu dawała, teraz także pomóc chciała. Jeż niegrzecznie się zachował, szczotkę do komody schował. Spojrzał srogo na sąsiadkę, wybiegł z domu w czapce w kratkę. Sowa, co mieszkała blisko i widziała z góry wszystko, radę chciała dać jeżowi, by przeprosił, że źle zrobił. Hi, odfuknął tylko malec. Chcę samotny być jak palec. Zmarszczył czoło, zmrużył oko i tak poszedł prosto drogą. Oj, nieładnie, rzekł niedźwiadek, co przechodził przez przypadek. Przyjaciele to skarb wielki, dołączyły się wróbelki. Hi, znów fuknął jeż niegrzecznie. Ruszył drogą swą pospiesznie. Sroka za nim poleciała, z jego miny wciąż się śmiała. Szedł tak jeżyk drogą w lesie, co do domu wilków niesie. Lecz zapomniał w całej złości, że nie lubią wilki gości. Wilki zęby wyszczerzyły, czym jeżyka nastraszyły. A on chwycił się za skronie, bo w przyjaciół chciał być gronie. I zrozumiał wtedy malec, że nie pragnie żyć jak palec. Wrócił szybko z kwiatuszkami, stydem i przeprosinami. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia i pozdrawiam serdecznie.